da się podpisać z zamkniętymi oczami, bo trzeba podpisać kilka ocen w dzienniczku, to mi zawiesił kieszonkowe. Przechlapane. Mało to, że gongów pełno, to jeszcze ta niezgodność poglądów z mańkiem na Polaku. Można wpaść w totalną nerwicę. Opowiem wam, jak to było. Manik rozdawał wypracowanie. I zamiast każdego pochwalić, że zmarnował kolejny wieczór, i zamiast przy odjazdowej grze komputerowej męczył się przy biurku, on z mety. Wydaje mi się, że głupota niektórych przechodzi jakąś mutację. No i się zaczęło. Totalne czepialstwo. U Bugalskiego, który pisał z odrodzenia, nie podobało mu się. Kochanowski był nowotworem literatury odrodzenia. U Letyckiej doczepił się do przecież niewinnego zdania. Mickiewicz powrócił do ojczyzny jako zwłoki i spoczął w Warszawie. Oberwało się Barańskiemu. Za bitwie o Anglię brali udział żołnierze angielscy i brytyjscy. Gromy zebrał Misiak. Za Danuśka stanęła na ławic i zagrała na lutownicy. Nawet Wiśniewska, która jest klasowym kujonem, oberwała za Jurand był rycerzem szybkiego reagowania. No a nie był! Dla mnie to normalnie sprawa dla rzecznika praw ucznia, bo Manik czepia się niesłusznie. No a poza tym to nawet szkoda mi się zrobiło tej Wiśniewskiej, bo zjarała się przed klasą jak jakaś cekła. Aż tu nagle słyszę... Ale to, co popełniła Wadecka w natchnieniu, nadaje się do Księgi Guinnessa. Gwarantowana pierwsza nagroda w kategorii niewyobrażalny brak wiedzy. Przeczytał z kwaśną miną. Judasz wyda Jezusa za 30 dolarów. Tak, ja to napisałam. Nie do końca ja żyłam, o co biega, ale jakoś czułam, że idzie o kasę. Po okrutnej decyzji starego i zawieszeniu mi tygodniówki wszystko wydaje mi się z tym, czego mnie niesłusznie pozbawiono. No a Maniek cały czas mi o tym przypomina. Wstałam więc i zaczęłam mówić o braku tolerancji dla debiutujących na giełdzie, a także szacunku tatusiów, w którym przerywa się oglądanie kolejnego meczu, no bo córunia ma zadane wypracowanie. Potem coś nawijałam o wpływie tych uwag na wygląd u mężczyzn w tym wieku i chyba przegięłam. Uwaga od Mańka zajęła pół dzienniczka. Nowa gówna pokazała mi język i odwróciła się plecami. I za co? Że ją przy okazji broniłam przed obciachem, przed całą klasą, która miała niezły upał. Świat jest niesprawiedliwy. No a na końcu usłyszałam, że mój ojciec po latach mistrzowskiego ukrywania się ma się ujawnić na wywiadówce. Totalna kapota. A potem coś dodał, że wpędzimy go do grobu i zaczął swój wywód na temat niewdzięczności pracy nauczyciela. Kartkówki, klasówki, podyplomówki, bezpłatne nadliczbówki, frustracje, wariacje, różne kombinacje, papierów rów za trzęsienie, no a wynagrodzenie? W lot pojęłam, że Mańka trzeba czymś zmiękczyć. Postawiłam na aktywność na Polaku. I gdy ogłosił konkurs na najciekawsze hasło reklamowe, postanowiłam, że zabłysnę i popełnię coś ekstra. Grunt to pomysł i żeby to rymu było, nie? Myślę i myślę. Poce się z wysiłku. Aż w końcu hurcka mam. Inni goście czytają coś w stylu: niech się Jakob sali czy boschowa, najzdrowsza jest kawa zbożowa. A ja, pewna wynagrodzenia win, głośno. W jednej misce Whiskas, w drugiej KitKat, a nasz Maniek z głodu padł. No, gdy trzymana za kołnierzyk byłam wleczona przez Mańka do dyrektora, nachyliła się nade mną Wiśniewska i swoim słodziuteńczkim głosiczkiem wyszeptała mi: daj mi swoje zdjęcie. Po co? Zdziwiłam się. Pozbieram pokemony.
strasznych chwilach przyjaciel potrzebny na moc zaraz. Yeah.
Bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszej części artystycznej. Dziękuję wychowawcom klas pierwszych. Dziękuję jak zwykle panom za obsługę techniczną, panu Wojtkowi, panu Markowi. I jeszcze raz gratuluję występu. Słuchajcie, została minutka, więc bardzo dobry czas. Proszę, żebyście się teraz udali do klas, zabrali swoje tornistry, ale jeszcze chwilkę. Pamiętajcie o tym, co pani przewodnicząca Rady Rodziców powiedziała, że jest tutaj dla was coś słodkiego, więc przewodniczący klas pierwszych wraz z wychowawcami jeszcze nie schodzimy z trybuny. Słuchajcie, za chwilę obiad i też taka uwaga, proszę chwilę cierpliwości, ponieważ pewne krzesła z świetlicy tutaj są na sali, trzeba je przenieść, a więc jeżeli trzeba będzie, przedłużymy długą przerwę, żebyście ten obiad mogli normalnie zjeść. Zacznie się kolejna szósta godzina lekcyjna, więc na spokojnie. Moi drodzy, na tym dzisiejszy apel kończymy. Dziękuję bardzo. Piękną laskę ma, mimo że ciut stara.